Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Snopiński. Jestem dzisiejszym organizatorem i przewodniczącej dzisiejszej debaty. Tematem dzisiejszej debaty jest, jakiej Unii Europejskiej potrzebuje Polska: federalizacja UE, Europa ojczyzn czy Polexit. Chcę dodać, że debata organizowana jest w ramach Funduszu Młodzieżowego NIW. A na dzisiejszej debacie mamy trzech uczestników. Pierwszym uczestnikiem jest Oskar Szafarowicz z Forum Młodych PiS. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakub Smoleń z Młodych Nowoczesnych. Dobry wieczór. Oraz Liza Przybylska z Młodych dla Wolności. Dobry wieczór, witam. Dzisiejsza debata ma dosyć prostą strukturę. Mamy pięć serii pytań. Pięć pytań, które dostanie to pytanie każdy z członków debaty będzie odpowiadać. Na każdą odpowiedź rozdysponowujemy mniej więcej 3-4 minuty na każdą wypowiedź. Dozwolony jest ad vocem po serii pytań. W takim razie przechodzimy do pierwszego pytania, jakie w dzisiejszej debacie mamy przewidziane, czyli Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 20 lat temu. Jakie korzyści i problemy przyniosło Polsce dotychczasowe członkostwo w Unii Europejskiej? Czy można ocenić jednoznacznie bilans dotychczasowej partycypacji WE. I zaczniemy od Oskara Szafarowicza. Dziękuję. Rzeczywiście to jest dobry moment na podsumowania. Ważne, że była to decyzja podjęta demokratycznie przez polskiego suwerena w referendum akcesyjnym w 2003 roku. I wydaje mi się, że Unia Europejska przez te ostatnie 20 lat na tyle się zmieniła. Rzeczywiście jest to niemalże skok, jeśli chodzi o porównanie tego stanu, który był 20 lat temu, który jeszcze przypominał tę Europę ojczyzn i pewną wspólnotę gospodarczą, do której się zapisywaliśmy, a dzisiejszą Unię Europejską, która przede wszystkim wykazuje tendencje centralistyczne, czyli próbuje wchodzić w kolejne obszary naszego życia. Widzimy to najsilniej, jeśli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej, gdzie nowe regulacje, nowe podatki tak naprawdę obejmują coraz szersze obszary. Dlatego moim zdaniem nie możemy unikać debaty o obecnym stanie Unii Europejskiej i o tym, czy wciąż rzeczywiście ten bilans zysków i strat jest tak pozytywny jak przez ostatnie dwie dekady. Bo odpowiadając krótko na to pytanie, tak, uważam, że więcej zyskaliśmy do tej pory niż straciliśmy w Unii Europejskiej, z tym ciągłym zastrzeżeniem, że ten stan niestety niedługo może się zmienić i tendencja może się odwrócić. Już widzimy, że oficjalnie w nowej perspektywie budżetowej od 2027 roku będziemy płatnikami netto, czyli więcej będziemy wpłacać niemalże już tak w sensie namacalnym. Natomiast gdyby podliczyć tak naprawdę wszystkie dodatkowe opłaty, dodatkowe podatki Unii Europejskiej, właśnie chociażby podatek ETS, czyli tę całą politykę klimatyczną, to można powiedzieć, że już dzisiaj w pewnym sensie więcej wpłacamy do budżetu unijnego niż z niego otrzymujemy. Natomiast do tej pory zyskiwaliśmy, można powiedzieć, więcej, a przede wszystkim pewien napływ kapitału, napływ inwestorów zagranicznych, którzy postrzegali nas jako państwo godne zaufania, był swoistym sukcesem i wielkim zyskiem z członkostwa w Unii Europejskiej i otwarcie się na te wolności gospodarcze, które były u zarania Unii Europejskiej. Wolność przepływu kapitału, osób, towarów, to rzeczywiście pozwoliło nam się dynamicznie rozwijać. Nawet nie tylko dzięki dotacjom, które przyszły z Unii Europejskiej, ale przede wszystkim właśnie to zaufanie inwestorów, możliwość wyjeżdżania Polaków za granicę razem z polskimi firmami, z naszymi towarami, ale także przypływ kapitału do naszego państwa. Bo oczywiście postrzegam tutaj Unię Europejską, ja wiem, że to prawnie nie są tożsame byty Unia Europejska i strefa Schengen, no ale w Polsce się to tak skorelowało, że można powiedzieć, że łącznie korzystaliśmy na członkostwie w Unii, na członkostwie w strefie Schengen. Więc do dzisiaj uważam, że jednak jest to dominacja zysków, natomiast powstaje bardzo poważne pytanie, bo uważam, że właśnie w tym momencie doszliśmy do tego momentu, do tego poziomu, do tego stanu, gdzie zaczyna się jednak ta równowaga zmieniać i powinniśmy sobie zadawać pytanie, czy dalsze potencjalne 20 lat w Unii Europejskiej dalej będą tak obfitowały w zyski, czy jednak już te straty będą dominowały. Także do tej pory zyski, ale niestety kierunek, w którym zmierza Unia Europejska, staje się moim zdaniem coraz bardziej niebezpieczny. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do Jakuba Smoleń.
Więc jeśli chodzi o Unię Europejską i co my zyskaliśmy, to ja widzę, że żadnych problemów, żadnych niekorzyści Polska w Unii Europejskiej nie miała. Jak mówił Oskar, to się zgodzę, że Polska zyskała w Unii Europejskiej. Oczywiście widzimy, że mamy bardzo duży rynek przez Unię Europejską. Dużo naszych obywateli wyjechało za granicę i mieszkają za granicami państwa polskiego już od dłuższego czasu i tam otwierają swoje firmy, otwierają firmy też i w Polsce, co też jest dla Polski bardzo korzystne. Jeśli chodzi o ocenianie bilansu, to mi się wydaje, że Polska bardzo dużo zyskała i bardzo dużo partycypuje w Unii Europejskiej niż inne kraje Unii Europejskiej, tak na przykład jak Malta czy Cypr, które w ogóle tak nie słychać, co tam się dzieje, czy im się dobrze tam dzieje, czy nie. Na przykład też patrząc, że Polska zyskała więcej niż na przykład Grecja. Grecja, jak weszła do Unii Europejskiej to i do strefy euro, to była trochę inna sytuacja. Jednakże teraz zyskuje i tak samo jak Polska. Myślę, że będzie zyskować w przyszłości. Ale też powiedzieć tak, że to, co widzę na przyszłość Polski, to że Unia Europejska będzie stanowczo pomagać Polsce i Polska będzie widzieć pozytywne takie integracje unijne. I też myślę, że ta federalizacja może trochę pomóc, ale to w przyszłości. Okay, dziękuję bardzo. Przechodzimy do Lizy Przybylskiej. To jeżeli chodzi o Unię Europejską, to odnosząc się pokrótce do tego, co powiedzieli panowie debatanci przede mną, pan Oskar Szafarowicz powiedział, że jako Polacy zdecydowanie dużo więcej zyskaliśmy w Unii Europejskiej. Natomiast pan Jakub Smoleń powiedział, że Polska nie ma żadnych niekorzyści. Wydaje mi się, że politycy PiS-u na przykład mogli co najwyżej zyskać bardzo dużo i tak samo politycy Koalicji Obywatelskiej, ponieważ ich reprezentacja, znaczna reprezentacja w tym parlamencie przyczyniła się do decyzji, które wpłynęły bardzo niekorzystnie na wielu Polaków. Obecnie wydaje mi się, że Unia Europejska potrzebuje przede wszystkim powrotu do źródeł gospodarczych, do wolnorynkowych mechanizmów, ułatwienia w przepływie kapitału, usług i towaru, a teraz dotyczące zmiany w Unii Europejskiej w ogóle dotyczą, można powiedzieć, autorytarnego rządu. Mamy ogromną stronę biurokracji, mamy zakazy takie jak zakaz sprzedaży aut spalinowych, zielony ład, jakieś energetyczne oznaczanie domów. Mamy bardzo dużo kwestii, które będą przeszkadzały zwyczajnemu obywatelowi w codziennym życiu. I może to jest korzystne dla elit, które jeżdżą sobie na konferencje odnośnie właśnie poprawy sytuacji na świecie, jeżeli chodzi o klimat i o wszystkie inne ekologiczne kwestie, którzy jeżdżą na te spotkania poprzez Dubajem, tak, do Dubaju samolotem. Zdecydowanie nie można w ogóle określić, czy to Unia Europejska jest dla nas bardziej znacząco stratna czy znacząco dobra. Ja myślę, że nie jest znacząco zła, ale do tego zmierza. Jest miejsce na pewne reformy, ale uważam, że powinniśmy w tym momencie wyrzucić wielu socjalistów, etatystów i innych tego typu podobnych komunistów, którzy zarządzają życiem i wpływają na jednostki i wolność obywateli. I obecnie skłaniam się bardziej ku Polexitowi, aniżeli jakiejś federalizacji, bo już raz straciliśmy swoją suwerenność i nie powinniśmy pozwalać na to ponownie. Dziękuję bardzo. I teraz jest chwila czasu na szybkie ad vocem. Kto by się zgłosił? Rozumiem, że Oskar, z tego co widzę, jako pierwszy do ad vocem. Dokładnie, dziękuję. Chciałbym się odnieść głównie do wypowiedzi Jakuba, ponieważ z Lizą w większej części się zgadzam, że Unia Europejska rzeczywiście zmierza w katastrofalnym kierunku. Natomiast Jakub powiedział, że Unia Europejska nie ma złych stron tak naprawdę. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przynosi tylko zyski. No, przede wszystkim niestety pozbawienie nas gigantycznego kapitału, czyli wyprzedaż tak naprawdę za bezcen
i likwidacja w związku z tym polskich fabryk, polskich cukrowni, polskich cementowni. To była wielka strata, która była możliwa dzięki temu, że tak łatwo mogły tutaj zagraniczne korporacje wejść, no niemalże unikające opodatkowania. Ja mówię o zyskach w kontekście chociażby eksportu, no bo szacuje Polski Instytut Ekonomiczny, że polski eksport wzrósł na przykład dzięki członkostwie w Unii o 33% i to jest rzeczywiście zysk. Ale nie zapominajmy, że straty są także olbrzymie w znaczeniu ekonomicznym, ponieważ no, polska składka członkowska to jest około 32-33 miliardy złotych. Gdy doliczymy za poprzedni rok 40 miliardów złotych straty w systemie ETS, tej luki pomiędzy tym, co musimy kupować, a co dostajemy z bezpłatnych przydziałów i jeszcze podatek od plastiku i kilka innych opłat, to wychodzi na to, że 80 czy nawet 90 miliardów złotych my jednak do tej Unii Europejskiej wpłacamy każdego roku, więc to jest rzeczywiście duży wkład, a jeśli będzie to narastało w związku z tymi też projektami, o których mówiła Liza, o całym Zielonym Ładzie, no to tylko jedna liczba. Każdy pracujący Polak będzie musiał płacić na cały ten ekoideologiczny, absurdalny Zielony Ład 32 tysiące złotych rocznie. No to są niewyobrażalne, astronomiczne sumy, pokazujące, że jeśli nie zatrzymamy tego szalonego, lewackiego postępu w Unii Europejskiej, nie wrócimy do Europy korzeni, do Europy ojczyzn, właśnie takiej jak była u swego zarania, to rzeczywiście zaczniemy zdecydowanie tracić i będzie trzeba rozpocząć poważną dyskusję, czy dalsze członkostwo jest rzeczywiście w granicach pozytywnego interesu narodowego Polski. Dziękuję bardzo. Jakubie, jakieś ad vocem? Jeśli chodzi o wypowiedź Oskara, to powiem tak, jak chodzi o ten Zielony Ład, to przecież Platforma Obywatelska nie negocjowała tego Zielonego Ładu, to negocjował PiS. I tak samo Nowocześni tego nie negocjowali, to negocjowało wszystko PiS. I co później się stało, to PiS to wprowadzał powoli do Polski. Morawiecki mógł to zatrzymać w Radzie Europejskiej, zawetować, ale nie zawetował i to dalej przeszło. Tak samo z autami spalinowymi, to wszystko przeszło za czasów PiSu, a nie za czasów Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. No i Liza, ad vocem. Ja bym chciała powiedzieć, że to mi się po prostu w głowie nie mieści, jak można teraz mówić i stawać przeciwko właściwie Zielonemu Ładowi. A ja mam pytanie, gdzie byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, całej tej Zjednoczonej Prawicy, kiedy rolnicy wychodzili? To w ogóle posłowie Konfederacji, nie dość, że zostali tragicznie potraktowani przez polską policję i to też jest przytyk w stronę Koalicji Obywatelskiej tak naprawdę, to jest to po prostu przerażające, ponieważ teraz łatwo jest prowadzić tę narrację, kiedy u rządu jest Donald Tusk, aczkolwiek trzeba było myśleć wcześniej, trzeba było rozmawiać z panem Januszem Wojciechowskim wcześniej, bo to, co przez 8 lat zostało zrobione dla polskiej gospodarki, to jest po prostu zgwałcenie i potraktowanie jej w tragiczny sposób i tak samo wszystkich obywateli żyjących w Polsce. Super, dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do następnego pytania. Następne pytanie jest. W europejskim dyskursie występują dwie dominujące koncepcje przyszłości Unii Europejskiej. Zacieśnianie współpracy, a nawet federalizację jako droga do silniejszej i bardziej zintegrowanej Unii Europejskiej kontra Europa ojczyzn, czyli ograniczenie kompetencji Unii Europejskiej do wspólnoty gospodarczej przy zachowaniu odrębności politycznej zjednoczonych krajów. Która wizja jest korzystniejsza dla Polski? I zacznie Jakub Smoleń. Jeśli chodzi o wizję Polski w Unii Europejskiej, to trzeba zaostrzyć współpracę z innymi państwami. My też popieramy tą federalizację Unii Europejskiej. Oczywiście w tych czasach jest to naprawdę niemożliwe i też nierealne. Możemy to widzieć też, że to jest federalizacja nie jest realna w tym względem, że mamy inne kultury w poszczególnych innych państwach. I też jest ten wzrost nacjonalistyczny na przykład we Włoszech, a tak samo Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej zaledwie 3 lata temu, co spowodowało też, że Irlandia, która jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest bardzo prounijna, widzimy też, że Irlandia też ma swoje minusy, bo nie jest w strefie Schengen,
inne przypadki, oni jak Irlandia, to są w euro, są w Schengen. Nie są w Schengen, ale są w innej strefie, co jest w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jednakże jak widzimy tą federalizację, my to popieramy, tylko wiemy, że Irlandia to może zablokować, bo mają otwarte granice z Wielką Brytanią już od bardzo dłuższego czasu, przez to, że tam były ataki terrorystyczne. Ja się w tym sprawie mogę też wypowiedzieć, bo sam posiadam obywatelstwo irlandzkie i tam mieszkałem 18 lat. Jednakże patrząc na Polskę i na to, co się dzieje w Polsce, mi się wydaje, że ta federacja by Polsce pomogła. I widzimy w przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Jednak ta federalizacja nie jest na ten czas realna. Dlatego my, jako Młodzi Nowocześni, próbujemy zaoszczyć tą współpracę z innymi państwami Unii Europejskiej, żeby zwiększyć tą integralność Polski i naszą ocenę międzynarodową, ponieważ to, co teraz się dzieje na arenie międzynarodowej, chcemy, żeby ta Unia Europejska, żeby Polska w Unii Europejskiej, żebyśmy byli bardziej silniejsi gospodarczo niż na przykład Stany Zjednoczone czy Rosja czy Chiny, bo chcemy, żeby ta Unia Europejska się tak rozwinęła razem z naszą wspólnotą, żebyśmy byli nawet jedną z potężnych gospodarek na świecie, na arenie międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Głos oddaję Lidzie Przybyskiej. Zdecydowanie jestem zwolenniczką, trochę moim zdaniem, na ten moment wyidealizowanej koncepcji Europy Ojczyzn, której towarzyszy moim zdaniem teoria dotycząca wymiany międzynarodowej według Davida Ricarda. Czyli konkurencja, mechanizmy rynkowe, tak naprawdę przepływ usług, dóbr, towarów byłby idealny. Co do federalizacji, to Europa jest zbytnio zróżnicowana do tego i federalizacja mogłaby wywołać wewnętrzne konflikty oraz wpłynąć źle na gospodarkę, przede wszystkim na wolność i na życie pojedynczych jednostek. Federalizacja Unii Europejskiej na ten moment kojarzy mi się z zaborami, kojarzy mi się generalnie z złym czasem dla Polski, więc na ten moment, powołując się na to wszystko, o czym mówiłam wcześniej, czyli zbytnie ingerowanie w wolność obywateli, w suwerenność państwa i wszystkie te kwestie, które wywołają po prostu ogromną tragedię, wszystkie pakty migracyjne i to wszystko, do tej pory na dzień dzisiejszy skłania mnie do refleksji, że Unię Europejską powinniśmy opuścić. Bo jeżeli spojrzymy na to, że obecny rząd gdzieś tam wspomina o wprowadzeniu euro do naszego kraju, to jestem po prostu przerażona tą myślą i nie wydaje mnie się, aby wiele państw, które to euro wprowadziło, było dla nas dobrym przykładem i żeby nam to w jakikolwiek sposób pomogło. Więc zdecydowanie dużo bardziej skłaniam się do polexitu na ten dzień. Dziękuję bardzo. I głos przekazuję Oskarowi Szafarowiczowi. Dziękuję. Przede wszystkim uściśliłbym, nie mówmy o federalizacji, bo może się to kojarzyć z czymś rzeczywiście pozytywnym, takim jak jest pewną federacją są Stany Zjednoczone, gdzie jednak poszczególne stany mają swoją suwerenność i mogą o czymś decydować. Tutaj w Unii Europejskiej toczy się centralizacja. Te 267 poprawek, bo mówimy o pewnym konkrecie, który się pojawił, konkretnym akcie prawnym, 267 poprawek do traktatów unijnych, to jest krok ku stworzeniu jednego superpaństwa europejskiego. To jest kwestia podporządkowania tak naprawdę w 8 dodatkowych obszarach kompetencji przekazanie z państw członkowskich właśnie do tej centrali w Brukseli. To jest likwidacja prawa weta w 65 kluczowych obszarach. To jest stworzenie pewnej europejskiej armii i unii obronnej. Jest tam bardzo niebezpieczny zapis o uniezależnieniu się od NATO, czyli widzimy, że jest to jednak też odchodzenie od tego sojuszu z Ameryką, czyli no, tak naprawdę ci wszyscy, którzy oskarżają, że to rzekomo prawica chce współpracować z Rosją, z Putinem, sami ci lewicowcy i liberałowie odciągają nas od współpracy z Ameryką. I tam oczywiście też wejście do strefy euro, tak jak Liza powiedziała, skrajnie niekorzystne dla Polski, bo przypomnę taki raport niemieckiego think tanku, który wskazywał, że na strefie euro przez 2 dekady zyskały tylko 2 państwa. Niemcy i Holandia. Wszystkie pozostałe zdecydowanie straciły. Więc jestem wielkim przeciwnikiem centralizacji. Należy to wszelkimi metodami blokować, nie zgadzać się na zmiany traktatów w tym zakresie. Tak samo no, odpowiadając Jakubowi, który mówił, że musimy być
zjednoczyć się, żeby być bardziej konkurencyjnymi względem innych kontynentów, no to Unia im bardziej się właśnie tak integruje, jednoczy, to ja przypomnę raport ze Stanów Zjednoczonych przed dosłownie no, 2-3 miesięcy. Dekadę temu Unia Europejska miała 90% PKB Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj po 10 latach tej ścisłej integracji mamy tylko 60% PKB Stanów Zjednoczonych, czyli zdecydowanie osłabliśmy względem tego mocarstwa zza oceanu, przez to, że przyjmujemy coraz więcej regulacji, że ten socjalizm wkracza w kolejne obszary naszego życia. I ostatnie dosłownie dwa zdania, ponieważ no, szereg nieprawd, które się tutaj pojawiły, aż mnie zdumiewa, gdy słyszę, że PiS jest jakkolwiek odpowiedzialny za Zielony Ład. Po pierwsze, Zielony Ład jest projektem komisarza do spraw klimatu i środowiska, którym był Frans Timmermans. W żaden sposób inni komisarze nie uczestniczyli w tworzeniu Zielonego Ładu, bo zresztą takie są kompetencje traktatowe. Rezolucję w tej sprawie przyjął Parlament Europejski 15 stycznia 2020 roku. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości byli przeciw, europosłowie obecnej koalicji rządzącej w Polsce byli za. Jeśli mówimy o Zielonym Ładzie, który rzeczywiście jest dużo szerszy niż rolnictwo, to jest kwestia energetyki, kwestia właśnie zakazu aut spalinowych, kwestia ETS2, podatku na transport i budownictwo, no to jeden prosty fakt. To wszystko, o czym mówimy, to 14 projektów rozporządzeń i dyrektyw. No i mam nadzieję, że moi dyskutanci wiedzą, kiedy te projekty były przedstawione. W lipcu 2021 roku. Wtedy się zaczęła historia Zielonego Ładu jako konstruktu prawnego. I Prawo i Sprawiedliwość, nasi europosłowie głosowali przeciwko wszystkim 14 projektom, a Polska za rządów Prawa i Sprawiedliwości głosowała przeciw bądź wstrzymała się przy wszystkich 14 projektach w Radzie Unii Europejskiej. Na szczęście są stenogramy, można sprawdzić każde z tych głosowań. Rząd Mateusza Morawieckiego nie poparł żadnego z tych konkretnych aktów prawnych, a nasi europosłowie głosowali przeciw. A dlaczego te akty się toczą? I to już ostatnie pół zdania, bo Unia Europejska nie szanuje zasady jednomyślności, gdzie moglibyśmy to zawetować, tylko głosowaniem większościowym jest to wszystko w Radzie Unii Europejskiej przepychane. Konsekwentnie się temu sprzeciwiamy, a popiera to koalicja niestety dzisiaj rządząca w Polsce. Dziękuję bardzo. Jakub Smolej, odwracam. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską i o ten Zielony Ład, to przypominam, że Koalicja Obywatelska może i głosowała za w Parlamencie Europejskim, za Zielonym Ładem, ale nie wprowadziliśmy tego Zielonego Ładu w życie. To był akurat, to zaczęło robić Prawo i Sprawiedliwość. My tylko dokończamy to, co Prawo i Sprawiedliwość zaczęło, bo akurat z tymi autami spalinowymi to było wprowadzane oczywiście przez Unię Europejską, to była dyrektywa, jednakże to zaczęło się wprowadzanie już zaledwie parę lat temu i to teraz jest, nawet tu się widzę, że w Polsce będzie zakaz aut spalinowych od 2035 roku i mówiąc tak, że my to popieramy, ale my tego nie zaczęliśmy i to musimy powiedzieć, że to nie jest zaczęte przez nas, tylko przez Prawo i Sprawiedliwość i my tylko to dokończamy, to co, było zaczęte przez były rząd. Dziękuję bardzo. Ad vocem do Lizy Przybylskiej. Mnie się wydaje, że nie mam nic do dodania w tej kwestii. To jest po prostu kłamstwo, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie brali w tym udziału. No, nie mogę na ten moment znaleźć głosowania na szybko, bo próbowałam to znaleźć, ale pamiętam ten wykres. Pamiętam, jak cicho po prostu był pan Janusz Wojciechowski, którego przytoczyłam wcześniej. I każdy wyborca może to sobie sprawdzić. Konfederacji to prawda nie ma w Europarlamencie na ten moment. Mam nadzieję, że będzie po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu, ponieważ my będziemy się jawnie sprzeciwiać temu i widać po prostu to, kiedy całe nasze ugrupowanie po prostu wychodzi do ludzi, czy to posłowie, czy normalni działacze po prostu spotykają się z rolnikami, czy też innymi osobami, które są dotknięte Zielonym Ładem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ostatni ad vocem Oskar Szafarowicz. Jeśli chodzi o Jakuba, który powiedział, że my to zaczęliśmy, no powtarzam po raz kolejny, głosowaliśmy przeciwko wszystkim tym aktom w Radzie Unii Europejskiej, a pierwszymi, którzy mówili o tym, że Zielony Ład jest czymś pozytywnym, była Europejska Partia Ludowa, to był jeszcze końcówka 2019 roku, że trzeba przyspieszyć politykę klimatyczną, a do Europejskiej Partii Ludowej należą Platforma Obywatelska i PSL. No takie są fakty. I nie mogę się zgodzić, bo Liza powiedziała coś, co no, powinno być jakby tutaj sfalsyfikowane
zdecydowane w sposób oczywisty i natychmiastowy. Że nieprawdą jest, jakoby posłowie Prawa i Sprawiedliwości się temu sprzeciwiali. No ale Liza, to są konkretne głosowania. Ja ci mogę je przytoczyć co do dnia. 15 stycznia 2020 roku wszyscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości przeciwko rezolucji wprowadzającej podwaliny Zielonego Ładu. A później, gdy było te 14 konkretnych rozporządzeń i dyrektyw, Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko każdej dyrektywie i przeciwko każdemu rozporządzeniu wchodzącemu w skład Zielonego Ładu, czyli przeciwko ETS-2 na transport i budownictwo, przeciwko zakazowi sprzedaży samochodów spalinowych, przeciwko dyrektywie budowlanej EPBD, ostatnio 12 marca 2024 roku. Ja mógłbym naprawdę te 14 dat tutaj rzucać, bo mam to dokładnie wypisane i te stenogramy pobrałem ze strony Parlamentu Europejskiego i każdy może to zrobić. I naprawdę nie mówmy, że no, ktoś te stenogramy sfałszował, no bez przesady, no chyba europosłowie wiedzą, za czym głosują i no, nikt tych konkretnych głosowań nie fałszował na stronach Parlamentu Europejskiego. No, no nie kwestionujmy pewnych oczywistości. No, nie twierdźmy, że to zostało, nie wiem, w pęcie przerobione. No, Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko i można to dokładnie sprawdzić. Dziękuję bardzo. Przypominam tylko, że średnio na pytanie 3 minuty plus ad vocem krótkie do minuty, 2 minut maksymalnie. Przechodzimy do trzeciego pytania, którym jest: Europa, będąca dotychczas bastionem zachodniego dobrobytu i stabilizacji, musi mierzyć się z coraz większymi globalnymi wyzwaniami. Pandemia COVID-19, rosyjski neoimperializm, kryzys klimatyczny, kryzys demograficzny, wewnętrzna radykalizacja społeczeństw i rewolucja technologiczna AI. Jaka forma współpracy narodów europejskich pozwoli skutecznie na nie reagować z perspektywy interesów Polski? I zacznie Liza Przybylska. To tak, skupienie się wyłącznie na współpracy gospodarczej, powtórzę po raz kolejny, jest istotne w przypadku Unii Europejskiej. I właśnie dlatego, że ta Unia Europejska interweniuje w te wszystkie kwestie wyżej wymienione, takie jak pandemia, jest coraz gorzej. Obywatele nie mają tego tańszego paliwa, nie będzie można jeździć samochodami spalinowymi. Jest to wszystko spowodowane tym ekstremizmem klimatycznym Unii Europejskiej i ta wspomniana radykalizacja społeczeństwa to po prostu wynik nieszczęsnej głupoty eurokraftów. Jeżeli chodzi o rewolucję technologiczną, jest ona rzeczą cudowną, świetną i ona ma miejsce tylko dlatego, że Unia Europejska nie przewidziała tak znaczącego rozwoju całej sztucznej inteligencji i nie zdążyła przerobić. Moim zdaniem, znowu wracając do kryzysu klimatycznego, jest on spowodowany przede wszystkim nie przez Unię Europejską, ale przez Chiny i Stany Zjednoczone. Unia Europejska emituje mniej niż 10%, tak? Generalnie, więc sama Polska to jest 1%, a jeżeli chodzi o ten temat rosyjskiego neoimperializmu, jest to przede wszystkim o zmartwienie moim zdaniem na poziomie, charakterze militarnym i stąd powinno się interesować na to nie tyle co Unia Europejska. Pandemia COVID-a doskonale właśnie pokazała nam, czego możemy się spodziewać po Unii Europejskiej. Cały ten lobbying, to dokonywanie rzezi, regulacji, łamanie praw człowieka w polskiej konstytucji, to było robione przez były rząd Prawa i Sprawiedliwości. No, mamy dużo problemów, dużo konsekwencji, dużo decyzji podjętych pod wpływem, dużo decyzji, które ograniczały wolność obywateli, na czym ja najbardziej się skupiam w swojej działalności. Uważam, że nigdy nie powinniśmy się posunąć do takiego czegoś, bo to zdecydowanie są metody nie na miarę Unii Europejskiej, a na miarę III Rzeszy. Dziękuję bardzo. Głos oddaję Oskarowi Szafarowiczowi. Oczywiście są istotne wyzwania, także technologiczne, przed Unią Europejską. Pewnie są obszary, gdzie jakaś współpraca naukowa, rozwijanie Erasmusa, czyli wymiany studenckiej, także właśnie wzmocnienie wolnego rynku, także jeśli chodzi o przepływ usług, byłoby wskazane, pozwoliłoby lepiej koordynować różne działania. Natomiast Unia Europejska no, podcina gałąź, na której siedzi. I staczamy się naprawdę w wielką przepaść, bo rzeczywiście, tak jak Liza powiedziała, jeśli Chiny odpowiadają za 33% emisji CO2,
razem z Indiami i z państwami regionu azjatyckiego zbliżają się no niemalże do 50%, a jednocześnie Unia Europejska odpowiada za między 7 a 8%, a to my nakładamy na siebie nowe podatki i nowe regulacje, nowe obciążenia. Jeśli w Chinach w 3 dni wydobywa się tyle węgla, ile w Polsce przez cały rok i dodatkowo Chiny otwierają przynajmniej 2 nowe kopalnie węgla kamiennego tygodniowo tak naprawdę, a Polska musi się ograniczać i musimy zamykać swoje kopalnie, nakładać podatki na transport, czyli na paliwo, na budownictwo niedługo. Ogrzewanie domu jednorodzinnego wzrośnie o 7 tysięcy złotych według tej dyrektywy o podatku ETS2. Jeśli mamy zakazać jazdy samochodami spalinowymi, czyli utrudnić transport i komunikację w przypadku mniej zamożnej części społeczeństwa. Jeśli mamy remontować przymusowo domy, co przewiduje dyrektywa EPBD, a będzie to kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych w przypadku jednego domu, a koszt budowy domu wzrośnie o 100 tysięcy. No i cały ten Zielony Ład, tak jak już mówiłem, ale tę liczbę warto przypominać, 32 tysiące złotych rocznie na każdego pracującego Polaka. To jak my możemy mówić o podejmowaniu wyzwań, o radzeniu sobie z różnymi trudnościami rozwoju światowego, jeśli my sami ten rozwój w naszym przypadku hamujemy. Także nie potrafimy się przygotować na wyzwania militarne ze wschodu. Unia nie potrafi skoordynować nawet wspólnej produkcji amunicji, a co dopiero roić o jakiejś wspólnej armii europejskiej i uniezależnianiu się od NATO. Unia Europejska musi odrzucić te wszystkie lewicowe fanaberie, wrócić do współpracy gospodarczej, a nie do nakładania obciążeń i do nakładania nowych podatków, które tylko będą hamowały nasz wzrost, bo tak jak już podawałem te statystyki względem USA, my tak naprawdę przestaliśmy się rozwijać, my się cofamy. No jeśli Polska miała za rządów Prawa i Sprawiedliwości największy skumulowany wzrost PKB, jeśli chodzi o całą Unię Europejską, to są na szczęście dane OECD, specjalnie te podaję, żeby nikt nie mógł zakwestionować, 11,2% przez ostatnie 4 lata, a na przykład Niemcy miały 0,2%, ale na minusie, czyli miały stratę, pokazuje to, że Unia się sama zapętliła i te nowe regulacje, nowy etatyzm i socjalizm sprawia, że nie możemy podejmować tych wyzwań, o których mówił tutaj pan prowadzący, pan redaktor, więc pozbądźmy się tej biurokracji, tego nawisu lewackiego i całej ekoideologii, a będziemy mogli w końcu się rozwijać siłą Europejczyków, kreatywnych, mądrych, przedsiębiorczych ludzi. Dziękuję bardzo i głos oddaję Jakubowi Smoleń. Więc jak chodzi o rozwijanie się Unii Europejskiej i te wszystkie problemy, na przykład jak COVID-19, to mi się wydaje, że takie rzeczy to Unia Europejska sobie poradziła i ta wspólnota powinna być, jakby to powiedzieć, silniejsza, ponieważ my sobie poradziliśmy z COVID-19 bardzo dobrze. Oczywiście to było trudne zadanie, ponieważ jeśli chodzi o współpracę między państwami unijnymi, jak chodzi o szczepionki COVID-19 i tak samo o podróże, to było naprawdę trudne, ale się nam to udało. Patrząc też na to, co Unia Europejska przegłosowała niedawno i to jest o ten pakt migracyjny, to powiem tak, że jeśli chodzi o pakt migracyjny, to powiem tak, Donald Tusk się ostatnio wypowiedział, że nie pozwoli, żeby jakiś nielegalny imigrant przyjechał do Polski przez to, że Bruksela tak nakazała. Tak nie będzie i powiem tak, że my przyjęliśmy już bardzo dużo Ukraińców, uchodźców z Ukrainy, więc to już jest dla nas bardzo dużo, bo przyjechali uchodźcy z Ukrainy, co naprawdę są Ukraińcami, są też obywatelami innych państw, którzy uciekli do Polski od wojny. Jeśli chodzi o ten Zielony Ład, to powiem tak, że dla Polski Zielony Ład może być trudny, może dla polskiego rolnika być trudny, jednakże rząd Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, tak samo Lewicy, próbuje tam ułagodzić sytuację i zmienić tam parę ustaw, żeby też dla polskiego rolnika nie było aż tak źle za Zielonego Ładu. Jednak to jest naprawdę trudne i też auta spalinowe, jeśli chodzi o to, to my produkowaliśmy auta spalinowe w Europie i nadal i w Japonii, a także my je sprowadzaliśmy. Niemcy produkują Volkswagen, Czechy Szkodę, jednakże jak chodzi o
o to, to jako, jeśli chodzi o te auta spalinowe, to to w wielkich miastach, na przykład jak Kraków, co widzimy, to naprawdę zanieczyszczenie jest takie i to musi być wprowadzone, ponieważ ludzie już coraz bardziej chorują. Mamy zanieczyszczone powietrze w Krakowie i musimy to jakoś powstrzymać i dlatego ten Zielony Ład wchodzi w życie i tyle, co mogę powiedzieć w tym temacie. Dziękuję bardzo. Głos oddaję Lizie. Wykorzystam to swoje ad vocem. Pozwoliłam sobie tutaj zanotować, jakie tutaj słowa padły. Pierwsza rzecz, tutaj padło sformułowanie przez pana Oskara Szafarowicza, wzmocnienie wolnego rynku. Wolnego rynku nie trzeba zwalniać, z niczego nie trzeba go wzmacniać, trzeba tylko odregulować rynek, bo rynek jest obecnie przeregulowany po wszystkich tych rządach, czy to tęczowych socjalistów, czy tych bardziej konserwatywnych socjalistów. W tym momencie po prostu potrzebujemy ratunku dla polskiej gospodarki. Też mnie rozbawiło z pana strony określenie lewicowe fanaberie, bo partia Prawo i Sprawiedliwość wcale nie jest partią wolnorynkową ani w żadnym stopniu liberalną gospodarczą, więc tak naprawdę też jest lewicowa. A jeżeli chodzi o pana Jakuba Smolenia, Donald Tusk, który się wypowiedział, ja już trochę Donalda Tuska znam, moi rodzice trochę żyli w tej Polsce, jedno mi przekazali, żebym Donaldowi Tuskowi, ani innemu człowiekowi też z Platformy i Prawa i Sprawiedliwości nie za bardzo wierzyła. I to jest prawda, ponieważ wszyscy, większość polityków Platformy, bo nie będę mówić, że wszyscy, kiedy był budowany mur na Białorusi, to głównie właśnie ze sprawą Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, wszystkim reagowali w kwestii nielegalnych imigrantów. Ja nie mam pewności, że partia Donalda Tuska nie będzie wywierała żadnych represji wewnątrz na niego, że nie odbędzie się lobbying i jest wywoływany na nasz szantaż, że my będziemy płacić Grecji czy Włochom jakieś pieniądze, jeżeli tych imigrantów nie przyjmiemy. My powinniśmy twardo negocjować i to, co w ogóle Unia Europejska robi, to jakie pieniądze z krajów Unii Europejskiej są przeznaczone na w ogóle ludobójstwo, które odbywa się w Palestynie, wspomaga Izraelowi, to mnie bardziej skłania do refleksji. Ja już nie wierzę w to, że nasz rząd obecny tutaj powie nie, nie zrobimy tego, nie przyjmiemy tych imigrantów, ponieważ nasz rząd nawet nie potrafił się postawić w sprawie, kiedy został zamordowany młody chłopak, który pojechał pomagać charytatywnie przez izraelskie służby. Więc ja nie mam żadnych złudzeń, że w kwestii paktu migracyjnego również zawiodą swoich obywateli. Dziękuję bardzo. Przypominam o czasie. Oskar Szafarowicz, ad vocem. Dziękuję. Jeśli chodzi króciutko do Lizy, no, o wolnorynkowość, to mogę tylko przypomnieć znowu dane OECD, że Polska za rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2022 roku, czyli po wprowadzeniu obniżenia PIT-u do 12% i zwiększenia kwoty wolnej od podatku, osiągnęła najniższy klin podatkowy wśród rozwiniętych państw Unii Europejskiej, 33,6%. Czyli no, realnie obniżyliśmy te podatki. Natomiast jeśli chodzi o Jakuba, który mówi, że rzeczywiście no, Zielony Ład jest jakąś dobrą perspektywą dla Polski, no, mogę nieustannie przypominać te koszty, ale naprawdę można realnie walczyć o czyste środowisko, o czyste, niezanieczyszczone powietrze i robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chociażby 500 000 wymienionych kopciuchów za naszych rządów dzięki programowi Czyste Powietrze. No tam dokładnie 580 000, czyli nieco więcej niż 500 000. I to była realna troska o środowisko, czy zwiększenie lesistości Polski z 29 do 30,5%. I to była troska o środowisko, a nie nakładanie nowych podatków, 32 000 zł na każdego pracującego Polaka. I ostatnie zdanie, no jeśli Donald Tusk coś obiecuje, no w kontekście paktu migracyjnego, no to tak jak obiecywał, nie wiem, 60 000 kwoty wolnej od podatku czy paliwo po 5,19 i całe te 100 konkretów. Wy zagłosowaliście w Parlamencie Europejskim za paktem migracyjnym. Niedawno było zresztą głosowanie. On został przyjęty. To jest przymus całkowity tej relokacji nielegalnych migrantów. Jak nie, to będziemy płacić 20 000 euro na każdego migranta. To wasza Europejska Partia Ludowa to forsowała i teraz próba no, gdzieś tam stworzenia jakiejś ułudy, że można się z tego
wycofać poprzez argument o przyjęciu Ukraińców. Ja oczywiście się zgadzam, że my powinniśmy mieć to wyłączenie, ale proszę przejrzeć te kilkadziesiąt stron przyjętego paktu migracyjnego. Tam nie ma nigdzie wyłączenia. To jest złamanie artykułu 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bo Unia nie powinna w ogóle w to wchodzić i zostało nam to bezprawnie narzucone. Donald Tusk się zgodził na to w grudniu 2023 roku, a teraz potwierdzili to właśnie europosłowie. Dlaczego wy nieustannie zaprzeczacie faktom? No konkretne głosowania, tak jak głosowaliście przeciwko budowie muru na granicy z Białorusią, teraz zagłosowaliście kilka dni temu za paktem migracyjnym, no jak można się wypierać głosowaniem? Ja rozumiem, że pan może mieć osobiście inne zdanie, ale no wasi europosłowie zagłosowali za tym, Donald Tusk zagłosował za na Radzie Unii Europejskiej, no nie da się zakrzyczeć fakt. Dziękuję bardzo za wypowiedź i ad vocem Jakub Smolej. Ja tylko przypomnę, że Nowoczesna nie jest ani w Partii Ludowej, ani w S&D, tylko jest akurat w Renew Europe i ALDE, co jest totalnie różni się od Partii Ludowej Europejskiej i powiem tak, że my współpracujemy z Donaldem Tuskiem i z Platformą Obywatelską, ale jednak proszę nie wspominać, że jesteśmy partią Donalda Tuska, bo nie jesteśmy. Jesteśmy swoją własną partią, która jest w koalicji z Donaldem Tuskiem w rządzie, a także w wyborach. Ale jeśli chodzi o to, co na przykład o migrację, to powiem tak, że migracja jest naprawdę dużym tematem i trzeba ją rozwinąć, ponieważ to, co teraz się dzieje w Europie, musimy razem z Unią Europejską przedyskutować to, co się dzieje. Jednakże to, co się dzieje na przykład z Zielonym Ładem, to tak, prawda, my jako Koalicja Obywatelska, my to popieramy, jednakże, jak mówiłem już wcześniej, to jest dla ochrony środowiska. My nie chcemy nic złego zrobić, my tylko chcemy poprawić nasze oddychanie, bo jak ja wspomniałem, na przykład Kraków, też Warszawa, to wskaźniki, nawet za czasów Prawa i Sprawiedliwości, te wskaźniki były naprawdę okropne i nawet są choroby, na przykład jak rak z tej sytuacji. Więc my to chcemy, żeby to było wprowadzone. Oczywiście to będzie przez lata wprowadzane, nie od razu, ale jak chodzi, co jeszcze powiem, co pan Oskar powiedział, jak chodzi o zmianę wskaźników mieszkalnych, na przykład, chyba jak się nie mylę, to będzie podniesione niedługo z E do D i tak dalej, to powiem tak, że to wprowadzał akurat już rząd Prawa i Sprawiedliwości. I to było wprowadzone, jak się nie mylę, to na początku tego roku, ale to było już przez Prawo i Sprawiedliwość. I to wyście tam przegłosowali to w rządzie i to weszło w życie tak samo, bo to była dyrektywa unijna, więc to jeśli chodzi o to, to Prawo i Sprawiedliwość może być na to też razem z nami, tak powiedzieć, też było za. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Przechodzimy do następnego pytania, czwartego już pytania. Poll Exit. Czy istnieje realny scenariusz przyszłości, w którym korzystne dla Polski byłoby opuszczenie Unii Europejskiej? Jakie argumenty przemawiają za rozważeniem opuszczenia wspólnoty? Jakie korzyści i problemy przyniosłoby takie rozwiązanie dla Polski? I oddaję głos Oskarowi Szafarowiczowi. Z pewnością byłby to proces trudny logistycznie i organizacyjnie. Pokazała to Wielka Brytania. Rzeczywiście te negocjacje musiałyby być twarde i bardzo konkretne i rzeczowe. Natomiast wydaje mi się, że zbliżamy się do momentu, kiedy trzeba będzie tę dyskusję na poważnie rozpocząć. Tak jak mówiłem, od 2027 roku będziemy wprost wpłacali więcej do budżetu Unii Europejskiej, a już teraz, licząc wszystkie podatki unijne ekologiczne, między innymi te koszty ETS, przez co tak windowane są ceny energii. No, przypomnę, w zeszłym roku do ETS-u dopłaciliśmy 40 miliardów złotych, przez co energia skoczy niedługo od lipca. No,
naprawdę w stopniu astronomicznym, to moim zdaniem już dzisiaj te koszty są na tyle silne, że powinniśmy tę dyskusję zacząć rozpoczynać, a zwłaszcza uważam, że momentem przełomowym byłoby zaakceptowanie tej centralizacji Unii Europejskiej, czyli zmiana traktatów unijnych w kierunku budowy superpaństwa i narzucenie nam również waluty euro, która nas niesamowicie by skrępowała, jeśli chodzi o kwestie rozwojowe i wydrenowała, bo pokazują to wszystkie dane empiryczne, że tylko Niemcy i Holandia na tym zyskują. Więc moim zdaniem powinniśmy już zacząć dyskutować. I no, ja jestem w szoku, ale naprawdę te nastroje eurosceptyczne wśród Polaków rosną lawinowo. Widziałem ostatnio badanie, które jest regularnie robione, gdzie 25% Polaków mniej więcej wskazuje, że no, należałoby poważnie rozważyć opuszczenie Unii Europejskiej i jest to skok o 13 punktów procentowych względem badania jeszcze z jesieni ubiegłego roku, kiedy to było 12%, dzisiaj już 25%. Widać, że do Polaków zaczyna docierać i kwestia Zielonego Ładu, jeszcze troszeczkę takie szerokie ad vocem robiąc do poprzednich wypowiedzi, to nie jest tylko kwestia rolnictwa. Tam bodaj tylko dwie dyrektywy i rozporządzenia z tych 14 dotyczyły rolnictwa, ale to jest kwestia energetyki, kwestia budownictwa, kwestia każdego obszaru naszego życia i Polacy widzą, że to zaczyna ich uderzać po kieszeni, a te wszystkie absurdalne bajeczki, że to jest dla ratowania płonącej planety, jak to mówił Rafał Trzaskowski, no nie, 7% emisji, za które odpowiada Unia Europejska, nawet jakbyśmy do zera zredukowali, to oczywiście by się wiązało z wielkim ubóstwem Polaków, no nie uratuje całej planety, naprawdę, no nie ulegajmy jakimś fantasmagoriom, więc uważam, że powinniśmy zacząć już teraz merytoryczną dyskusję o bilansie zysków i strat i być gotowymi do perspektywy, że za kilka lat być może takie referendum w sprawie Polexitu należałoby przeprowadzić, ale wcześniej uczciwie informując opinię publiczną, nie tak jak to robią media lewicowo-liberalne, że powinniśmy być zakochani bez po prostu jakiejś refleksji w Unii Europejskiej, bo to jest cudowne rozwiązanie, jakiś raj na ziemi. No nie, to jest organizacja, do której można należeć, należy czerpać z tego zyski, ale gdy popada w jakieś lewicowe szaleństwo, to trzeba powiedzieć dość. Dziękuję. Takie jest moje stanowisko. Dziękuję bardzo za wypowiedź i głos oddaję Jakubowi Smoleń. Jeśli chodzi o Polexit, to nie widzę realności, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej teraz, a także w przyszłości. Polskie miejsce jest w Unii Europejskiej i wspólnocie europejskiej przez to, że Polska na tym zyskuje. Dla nas, dla Polaków, przecież jakbyśmy wyszli z Unii Europejskiej, to też można widzieć problemy. Problemy tak na przykład powrócenie granicy, bo jesteśmy na przykład w strefie Schengen, co są otwarte granice już od bodajże 2009 roku. Przy paru przejściach granicznych w ogóle nie ma możliwości sprawdzenia osób. Jest to naprawdę bardzo trudne. Jak próbowaliśmy już za czasów COVID-a przywrócić granice w Polsce i to był za czasów rządu PiS-u, to było naprawdę trudne, bo w ogóle nie ma granic, w ogóle nie ma żadnych oznakowań oprócz tych, co są nasze pilary na granicy, że jest to przejście graniczne, nie ma. Więc patrząc na to, jak ludzie jeszcze przechodzą granicę na co dzień do pracy, z pracy, mieszkają, rodzina jest po drugiej stronie granicy, chodzą na zakupy i vice versa, to będzie naprawdę bardzo trudne wyjście z Unii Europejskiej. Też przypominam, że jak chodzi o walutę euro, to Polacy akurat za to zagłosowali w referendum i to mogę się wypowiedzieć w innej w przyszłości na ten temat. Jednakże jak chodzi o Polexit, to będzie naprawdę bardzo trudno, bo przyjeżdżają Niemcy pracować do Polski, Polacy jeżdżą do Niemiec, do Czech, na Słowację, na Litwę, żeby tylko pracować lub też żyją. Więc naprawdę to będzie trudne wprowadzenie z takiej granicy po Polexicie. Dziękuję bardzo za wypowiedź i głos oddaję Lidzie Przybylskiej. Moim zdaniem powinniśmy opuścić Unię Europejską w momencie, kiedy Polska zostanie płatnikiem netto i powinniśmy zostać we strefie celnej i strefie Schengen oczywiście, tak jak Norwegia, Liechtenstein między innymi. I korzyści by były takie, jeżeli byśmy wyszli z Unii Europejskiej, że odzyskalibyśmy wolność, odzyskalibyśmy suwerenność, między innymi moglibyśmy wpływać na nasze prawo i
myślę, że to byłoby dla nas dużo korzystniejsze. Oczywiście niestety politycy będą ubolewać nad tym, ci, którzy udają się do Parlamentu Europejskiego, żeby brać pieniądze, albo Robert Biedroń, który lata samolotem do Brukseli, a później właśnie popiera Zielony Ład i popiera te wszystkie regulacje, które uniemożliwiałyby nam latanie samolotem, nam, zwykłym ludziom, więcej razy niż konkretna liczba podana według jakichś tam polityków i ich zaleceń. Moim zdaniem obecnie Unią rządzą federaliści, którzy żyją w wyimaginowanym świecie i po prostu od 2007 roku idziemy w tragicznym kierunku. To nie jest już to samo. Wszystkie zachodnie kraje, my wypadamy na ich tle coraz lepiej i to po prostu widać. Widać w statystykach to, jaki ma niski wskaźnik przypadków liczby zgwałceń chociażby, jakie mamy swoje prawa, jakie mamy swoje suwerenności. Moim zdaniem polexit przyszłość dla Polski i mam nadzieję, że to się wydarzy w niedalekiej przyszłości. Bardzo mnie cieszy to, że coraz więcej nastrojów wśród Polaków zdecydowanie zaostrza się w stronę eurosceptycyzmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem Oskar Szafarowicz, podkreślam, minutowa ad vocem. Znaczy, ja bym bardzo krótko chciał tylko do Jakuba, że no nie łączmy strefy Schengen z Unią Europejską. No to są dwie zupełnie inne organizacje. To, że akurat większość państw się tam pokrywa w jednym i drugim przypadku, to jest rzeczywiście logistycznie ułatwienie, ale można wyjść z Unii Europejskiej, zrzucić po prostu to jarzmo obciążeń podatkowych i hamowania rozwoju i pozostać w strefie Schengen, która umożliwia przepływ osób i rzeczywiście te problemy, o których wspominałeś, byłyby rozwiązane, bo nie byłoby kwestii przekraczania granic. Znaczy, no, łączenie Schengen z Unią Europejską, no to jest tak jakby, no nie wiem, książki dwóch różnych autorów wydać w jednej publikacji, no ale to jest zupełnie inna materia. No, można być w Schengen i nie być w Unii Europejskiej. I myślę, że to jest scenariusz, który perspektywicznie może nas czekać, no chyba, że Unia Europejska wcześniej pod naporem tych lewicowych obciążeń się sama po prostu rozpadnie. Dziękuję bardzo. Ad vocem do Jakuba Smoły. Jeśli chodzi o to, co wspomniałeś, Oskarze, o walucie euro i to, co tego nie chcę, żeby to było wprowadzone, to powiem tak, że przypominam, że w referendum 2003 roku, jak Polska już głosowała za wejściem do Unii Europejskiej, to Polacy już w tym czasie zgodzili się na walutę euro. Bo było to w traktatach i to było podpisane, jak się nie mylę, przez partię SLD. I euro jest naprawdę bardzo dobrą walutą dla naszego rozwijania się. Może nie w tym czasie, ale w przyszłości na pewno. I powiem tak, że to było już głosowane w referendum w 2003 roku i musimy to nie musimy tego teraz zrobić, ale to musi zrobione być w przyszłości, że Polska musi wprowadzić euro jako swoją walutę narodową. Dziękuję bardzo oraz ad vocem do Lizy Przybylskiej. Generalnie to ja nie mogę słuchać po prostu tego, że euro to jest dobra waluta. My nie mamy warunków na to, żeby wprowadzić euro. To byłoby po prostu morderstwo, zabójstwo i inne tego typu kwestie dla polskiej gospodarki. No wystarczy spojrzeć na Grecję, wystarczy spojrzeć na wiele innych państw. One są co prawda inne, ale no widać tragiczne skutki we wprowadzeniu co do euro. I tutaj też chciałam się zgodzić w jednej kwestii z Oskarem, z racji tego, że my nie możemy zrównywać właśnie strefy Schengen i Unii Europejskiej, bo to są zupełnie dwie inne kwestie. Wyjście z Unii Europejskiej nie oznaczałoby dla nas nic tak naprawdę, bo Albania na przykład nie jest w Unii Europejskiej i możemy do niej sobie spokojnie, bez żadnego problemu się udać jako polscy obywatele, tak? Nie musimy mieć wizy, nie musimy się udawać z paszportem, możemy się udać bez problemu z dowodem osobistym i do tego możemy dążyć i powinniśmy dążyć do tego też, co jest dobre dla naszego kraju, dla naszej suwerenności, bo niejednokrotnie w dziejach historii władza pokazała, że po prostu nie potrafi wybrać umiejętnie tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do ostatniego pytania. Czy istnieje możliwość znalezienia kompromisu pomiędzy różnymi wizjami przyszłości Unii Europejskiej?
który byłby korzystny zarówno dla Polski, jak i dla innych państw członkowskich. I ponownie zacznie Liza Przybylska. No to ja się powtórzę, generalnie ja kompromisu nie widzę. Jeżeli chodzi o kompromis, to musielibyśmy najpierw zmienić skład Parlamentu Europejskiego. Żeby zmienić skład Parlamentu Europejskiego, musimy zacząć wprowadzać światowych ludzi w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej. Rządy, żeby one były po prostu świadome. Patrząc na to, co się dzieje w obecnym momencie, nie mam złudzeń, że nie mamy o co walczyć nawet, bo tak jak powtarzam, grono ludzi, którzy po prostu krzyczą o ideach, które nie są z niczym związane, którzy bezlitośnie mordują dzieci w Gazie, w Palestynie, którzy bezlitośnie przyjmują do swojej wspólnoty Unii Europejskiej kraje, które są jawnymi kolonizatorami. Nie widzę poprawy. Jedynie mechanizmy rynkowe mogłyby ulec zmianie, ale nie podejrzewam, żeby jakikolwiek uległ tej zmianie, ponieważ tak jak wspomniałam, osoby, które rządzą, mają poglądy ekonomiczne takie jak ani inne. Nie są ani Austriakami ekonomicznymi, ani nie wyznają chicagowskiej szkoły ekonomicznej, więc ja tutaj nie widzę żadnej przyszłości z mojej strony. Dziękuję bardzo i głos oddaję Jakubowi Smolej. Jeśli chodzi o kompromisy, to zawsze mogą być kompromisy na terenie Unii Europejskiej. Nie mam, na pewno się nie zgodzę, co Iza powiedziała, z tym, że nie widzi kompromisu. Kompromisy zawsze mogą być i to musi być zrobione negocjacyjnie i naprawdę nie może to być ani przeszkoda, ponieważ Polska przy pomocy na przykład Ukrainie, przy tej wojnie, która się rozwinęła na Ukrainie w 2022 roku, to akurat Polska i polski rząd w tym czasie zaczęło razem z opozycją, zaczęli nawoływać Unię Europejską i inne państwa, żeby zaczęły pomagać. I zawsze jest możliwość kompromisu i widzimy to na przykład z Ukrainą, bo na przykład Niemcy na początku wojny nie chciały pomagać, jednakże inne kraje z kompromisem przekonały Niemcy, żeby zaczęły pomagać Ukrainie. Dziękuję bardzo i głos oddaję Oskarowi Szafarowiczowi. No tutaj też naprawdę nie przesadzajmy z tą pomocą Niemiec, ale to tak na marginesie, na jakoś te rakiety dalekiego zasięgu nie trafiły na Ukrainę, tylko to się ogranicza do deklaracji. Natomiast jeśli chodzi o kompromis, podstawą musiałoby być wspólne wyznaczenie celów strategicznych dla Polski. Wydaje mi się, że kwestia zachowania naszej suwerenności, podstawy naszej niezależności energetycznej, czyli także korzystanie z paliw stałych, takich jak węgiel, także kwestia zatrzymania niebezpiecznej fali migrantów. To powinny być kwestie, które wspólnie powinniśmy wypracować. Ochrona narodowej własnej waluty, a nie poddawanie się naciskom Europejskiego Banku Centralnego. To myślę, że jeśli byśmy oparli się rzeczywiście na takich wspólnych fundamentach, moglibyśmy dyskutować o kompromisie. Natomiast przede wszystkim nie można budować jakiegokolwiek konsensusu, jeśli się spiera co do faktów. I zauważyłem to też w tej debacie. No, jeśli ktoś twierdzi na przykład, że Zielony Ład, czyli nakładanie nowych podatków na różne sfery, jest jakkolwiek związany z troską o środowisko, jeśli ktoś twierdzi, że euro może przynieść Polsce korzyść, jak są twarde dane ekonomiczne, że powtarzam, to raz jeszcze raport z 2019 roku, niemiecki zresztą raport. Niemcy zyskali średnio 27 tysięcy euro na jednego mieszkańca, Holandia 25 tysięcy euro, wszystkie pozostałe państwa straciły. I tak byłoby też z Polską. No jeśli będziemy się spierać co do faktów, jeśli będziemy uważali, że likwidacja prawa weta i stworzenie super państwa europejskiego z komisarzami zamiast, z sekretarzami zamiast komisarzy, z pozbawieniem polskich kompetencji w 10 łącznie obszarach, czyli dodatkowe 8 względem 2, co są obecnie, jeśli tutaj będziemy się spierać co do faktów, że to jakoś pozbawienie nas suwerenności może być dla nas korzystne, no to tutaj trudno będzie znaleźć kompromis. A jeśli tego kompromisu nie będzie i nie będzie powrotu do Europy ojczyzn, to myślę, że w perspektywie kilku lat hasło Polexitu powinno być stawiane na piedestale naszej debaty publicznej. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy serię pytań. Dochodzimy już do ostatniego ad vocem, czyli waszych trzech ad vocem. Zacznie Liza Przybylska. To ja chciałam tak na koniec w sumie powiedzieć, sparafrazować
piękne, pewne słowa, które zostały powiedziane przez takiego jednego pewnego pana w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Przede wszystkim uważam, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. Z tym bym chciała zostawić słuchaczy, jak i zarówno kolegów, z którymi debatuję, i proszę was o konsekwentne podchodzenie do tematu. I mam nadzieję, że kiedyś niektórzy z was się obudzą, ale może już być wtedy za późno. Dziękuję bardzo, Jakub Smolanian, Wocem. Jeśli chodzi to, co powiedział Oskar o euro, że nie widzi, że to by była dobra waluta, tak samo Liza to powiedziała, to powiem tak, euro by pomogło bardzo Polakom, jak chodzi o przewalutowanie pieniędzy, ponieważ wtedy nie będzie musiało być, jak ktoś mieszka na przykład w Niemczech i przyjeżdża do Polski na wakacje, to nie musi przewalutować i się martwić, że straci te pieniądze. I to by pomogło bardzo dużo Polakom, jeśli chodzi o euro, i też przyniosłoby to duży zysk dla turystyki w Polsce, bo nie byłoby to używanie złotówki i to przewalutowanie w bankach, w kantorach, tylko byłoby jedna wspólna waluta, a także wszystko teraz, nawet banki, posługują się walutą euro. Jesteśmy teraz w Unii Europejskiej i posługujemy się tą walutą euro. Nawet może to nie wychodzi na światło dzienne, ale jest to posługiwanie się tą walutą euro na co dzień. Jak ktoś na przykład płaci kartą zagraniczną, to pyta się czytnik, czy chcą zapłacić w euro czy złotówkach. I wtedy osoba wybiera daną walutę. I ta waluta jakby była już w ręce jako gotówka, to by jeszcze bardziej ułatwiło tą sprawę dla wszystkich. Nie tylko dla Niemiec czy dla Holandii, jak to mówił Oskar, ale dla wszystkich, bo waluta euro naprawdę pomaga i może te dane, nie wiem skąd się wzięły, ale ja mieszkam w Irlandii już od bardzo dłuższego czasu i tu ta waluta euro naprawdę bardzo dużo pomaga ludziom, nawet gospodarce irlandzkiej, która się rozwinęła w latach 2000-2011. Dziękuję bardzo. I ostatnie ad vocem do Oskara Szafarowicza. Dziękuję. No jakoś są państwa turystyczne takie jak Włochy czy Grecja chociażby, które po przyjęciu euro straciły według tego niemieckiego think tanku, więc no ten argument troszeczkę jest cokolwiek nie trzymający się po prostu faktów. Natomiast no żartobliwie można powiedzieć, że jak się tak troszczymy o osoby, które z Niemiec przyjeżdżają z euro i mają tutaj trudność w kantorach, to w ogóle, no nie wiem, przyjmijmy język niemiecki i całkowicie będą miały także ułatwioną kwestię porozumiewania się. Natomiast mówiąc poważnie, stoimy naprawdę na rozdrożu. Jeśli Unia Europejska nie wróci do korzeni, do Europy ojczyzny Schumana, Adenauera, Gasperiego, to będzie się to wiązało albo z jej rozpadem, albo z konsekwencją podjęcia dyskusji o naszym polexicie. Teraz powinniśmy zatrzymać trzy niebezpieczne procesy, które mogą rozsadzić Unię Europejską, a na pewno rozsadzą naszą gospodarkę i kwestię naszego bezpieczeństwa. Musimy odrzucić pakt migracyjny, musimy odrzucić ekoabsurdalny Zielony Ład, który każdego z nas kosztuje 32 tysiące złotych rocznie, i musimy odrzucić tę zmianę traktatu w kierunku scentralizowanego superpaństwa europejskiego. Ostatnią szansą, żeby tego dokonać, są wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. I moje ostatnie słowo to wielki apel, żebyśmy wszyscy wzięli udział w tych wyborach i nie głosowali za tymi, którzy gorliwie popierają te rozwiązania zmierzające do katastrofy Polski i całej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest już ostatnie ad vocem, ostatnie pytanie dzisiejszej debaty. Ja wszystkim serdecznie dziękuję za oglądanie oraz słuchanie tej debaty w swoim imieniu oraz wy możecie w swoim imieniu podziękować również. Dziękuję uprzejmie pozostałym dyskutującym i wszystkim, którzy nas słuchali, słuchają i będą słuchać. Dziękuję. Ja również dziękuję wszystkim za wysłuchanie nas i życzę miłego wieczoru. Ja też dziękuję i życzę miłego wieczoru.